Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj taka wątpliwość podstawowa, o której można dużo powiedzieć. Czytam psalm 53. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Nie będę mówić dzisiaj o nieistnieniu Boga, bo o dowodach na istnienie Boga mam cały cykl, także polecam, można sobie znaleźć. Chyba z 20 filmików różnych dotyczących argumentów i w ogóle na ile możemy, nie możemy udowodnić Boga. Natomiast tutaj w hebrajskim jest nie tyle nie ma Boga, co Bóg jest niczym. Głupi rzekł w sercu swoim, Bóg jest niczym. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o takiej wątpliwości agnostycznej, można powiedzieć. Albo takiej wątpliwości deistycznej. To znaczy, że to jest taka chyba wątpliwość, która towarzyszy Polakom dosyć często i nie tylko Polakom. Myślę, że wielu nas, nawet ludziom takim bardzo kiedyś pobudzonym religijnie, taka wątpliwość może towarzyszyć, mianowicie, że po prostu, no właśnie, że Bóg jest, oczywiście Bóg jest, ktoś to musiał wszystko stworzyć, ktoś to wszystko musiał gdzieś tam uporządkować na samym początku. Może ktoś cały czas nad nami nawet jest i ktoś cały czas ingeruje, kiedy zechce. Natomiast tak w praktyce wiara w Boga dużo nie zmienia. Świat po prostu jest. Świat po prostu istnieje. Myślę sobie, że czasami ludzie, którzy doświadczyli jakiegoś wielkiego zła, jakiegoś cierpienia, do takiej trochę cynicznej refleksji mogą dojść. To znaczy mogą dojść do tego, że no i co mi ta wiara pomogła? No nie pomogła mi. I to niekoniecznie musi oznaczać właśnie takie odrzucenie jakiegoś Boga na zasadzie całkowitego. To nie musi oznaczać w ogóle jakiegoś takiego gwałtownego ruchu w życiu. To może oznaczać taki dryf powolny. Może oznaczać głęboko skrywane i nawet być może takie nieuświadomione, albo do którego się nie przyznajemy świadomie, pewien zawód, pewne zgorzknienie, może pewną złość, może pewien smutek po prostu wobec Boga, rozczarowanie. I myślę sobie, że może tak być, może tak być, że rzeczywiście gdzieś ze względu na to, że w jakimś momencie życia doświadczyliśmy czegoś, co nas gdzieś duchowo bardzo osłabiło, zniechęciło, wytrąciło z takiego dobrego biegu chrześcijańskiego. Możemy w takim miejscu być i może tak w gruncie rzeczy, może nie w trakcie nabożeństwa nawet, ale powiemy, Bóg jest niczym. A może być też tak, że rozczarowaliśmy się modlitwą. No, modlitwa jest tym, co jakby w najbardziej praktyczny sposób odróżnia teizm od deizmu. Tak? No, teizm to jest przekonanie, że Bóg ingeruje, że Bóg jest obecny, że Bóg jest zaangażowany w swoim stworzeniu, że warto się modlić, innymi słowy. Warto Go o coś prosić, warto gdzieś brać pod uwagę właśnie poddanie Bogu i Jego woli, szukanie tej woli aktywne, wołanie o Jego pomoc. No to jest właśnie to, co odróżnia w praktyce teistę od deisty. Deista i teista tak samo wierzą w istnienie Boga, tylko różnie postrzegają Jego zaangażowanie. Deista powie, że Bóg świat nakręcił i poszedł na ryby, no a teista powie, że Bóg cały czas jest aktywnie obecny i chce współuczestniczyć w naszym życiu, chce współuczestniczyć w odkrywaniu Jego woli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, i co z taką wątpliwością zrobić? Myślę sobie, że tu chyba jest najtrudniejsza wątpliwość. W tym sensie jest najtrudniejsza, że człowiek bardzo wierzący, bardzo nawrócony gdzieś tam na jakimś etapie swojego życia może popaść w taki letarg duchowy, może popaść w takie przekonanie głębokie, że tak naprawdę nie ma większej różnicy między ludźmi wierzącymi i niewierzącymi. Że zdarza się, że ludziom wierzącym się nie powodzi, zdarza się, że ludziom niewierzącym się bardzo powodzi.
Więc możemy dojść do takiego właśnie, do takiego przekonania, że tak naprawdę życie po prostu istnieje. Jedni wierzą, drudzy nie wierzą. Bóg jest niczym. W tym sensie jest niczym, że On nie rozstrzyga, że On tak naprawdę nie, czy wiara w Niego, zaufanie Jemu tak naprawdę nie, no właśnie nie jest tym czynnikiem najistotniejszym. I myślę sobie, że może nas to wszystkich dotknąć. I oczywiście to jest tym bardziej skomplikowane, że Biblia nie mówi wcale, że ludzie bardzo wierzący będą się mieli zawsze dobrze i będą zawsze błogosławieni. No nie, no wręcz przeciwnie. Mnóstwo różnych takich historii mamy w Biblii, które pokazują, czy Jeremiasza, czy Hioba, czy wielu innych, czy Pana Jezusa, który przeszedł przez krzyż, czy wszystkich męczenników, czy Szczepana, czy Piotra, czy Pawła. No tak naprawdę większość ludzi wierzących przechodziła przez różne trudności, więc to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że nieprawda, nieprawda, jak się będziesz modlił, to po prostu wszystko ci się będzie układać. No nie, wcale tak nie będzie. Wcale nikt nie powiedział, że tak będzie. Natomiast ta jedna rzecz, która jednak moim zdaniem dowodzi prawdziwości teizmu, to jest i że nieprawdziwości stwierdzenia, że Bóg jest niczym, to jest jednak zmiana, jaka zachodzi w życiu, kiedy jesteśmy blisko Boga. I ona jest realna, ona jest prawdziwa. Ona się nie wyraża w tym, że wszystko się nam układa, ona się nie wyraża w tym, że wszystko, że nie cierpimy, że nie płaczemy, że nie mamy żadnych lęków, że w jakiś sposób, nie wiem, nie przechodzimy przez pewnych trudności, że to wszystko jest nam obce i teraz aleluja, idziemy do przodu, chwała Panu. No nie, to tak nie działa. Jeśli ktoś ma wątpliwości, to albo wypiera rzeczywistość, albo jeszcze za krótko żyje z Bogiem. Natomiast myślę sobie, że po prostu bliskość z Bogiem dzięki ofierze Chrystusa, obecność Ducha Świętego, który jest w naszym sercu, ona naprawdę zmienia, można powiedzieć, nadaje kolor. Tak jakbyśmy mieli dwa filmy. Wyobraźmy sobie ten sam film, ale jeden w biało-czarnej wersji, a drugi w kolorowej. No i one się różnią od siebie. One się od siebie różnią. I myślę sobie, że tak samo jest z wiarą, że po prostu wiara nadaje jakby nowego wymiaru. Wiara nadaje głębi, wyrazistości, daje zaufanie, daje pokój, daje wdzięczność, daje radość. Daje pewną cichość, daje pokorę, czyli nadaje pewien smak albo nadaje pewną różnorodność barw, sprawia, że żyje się inaczej, po prostu. Żyje się inaczej, chociaż żyje się tak samo, ale żyje się inaczej. Myślę, że na tym zakończę. Mam nadzieję, że to jakoś wyjaśniłem. Mnie to przekonuje. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś bliski nam w Jezusie Chrystusie i daj nam zawsze się właśnie tym cieszyć. Nie daj nam nigdy odpłynąć od Ciebie. O to Cię, Panie, proszę. Zmiłuj się nad nami, prowadź nas blisko siebie. Z Bogiem i do zobaczenia.